Zachowanie celibatu i posłuszeństwo biskupowi oraz swemu wyższemu przełożonemu stanowią wymogi Kościoła wobec kandydatów do święceń. Dlatego te dwa śluby spaja uroczysty dialog, w którym kandydaci jeszcze raz wyrażają publicznie swoją wolę podjęcia służby diakońskiej w Kościele oraz wszystkich zobowiązań, jakie są im nakładane. Drodzy synowie, zanim przystąpicie do święceń diakonatu, musicie wobec ludu wyrazić wolę przyjęcia tego posługiwania. Dlatego pytam każdego z was. Czy chcesz przez nałożenie moich rąk i dar Ducha Świętego zostać wyświęcony na służbę Kościołowi? Czy chcesz pełnić posługę diakona w duchu pokornej miłości, aby pomagać prezbiterom i przyczyniać się do rozwoju chrześcijańskiego ludu? Czy chcesz w myśl słów apostoła przechowywać tajemnicę wiary w czystym sumieniu oraz tę wiarę głosić słowem i czynem zgodnie z Ewangelią i tradycją Kościoła? Czy na znak wewnętrznego oddania Chrystusowi Panu przyrzekasz zawsze zachowywać celibat ze względu na Królestwo Niebieskie, służąc Bogu i ludziom? Czy chcesz zachowywać i pogłębiać ducha modlitwy właściwego waszemu sposobowi życia i w tym duchu wiernie sprawować liturgię godzin w intencji Kościoła i całego świata? Czy chcesz nieustannie kształtować swoje postępowanie na wzór Chrystusa, którego ciało i krew będziesz brać w dłonie przy ołtarzu? Czy biskupowi diecezjalnemu i swojemu prawnie ustanowionemu przełożonemu przyrzekasz cześć i posłuszeństwo? Przyrzekam. Niech Bóg, który rozpoczął w tobie dobre dzieło, sam go dokona. Czy biskupowi diecezjalnemu i swojemu prawnie ustanowionemu przełożonemu przyrzekasz cześć i posłuszeństwo? Przyrzekam. Niech Bóg, który rozpoczął w tobie dobre dzieło, sam go dokona. Czy biskupowi diecezjalnemu i swojemu prawnie ustanowionemu przełożonemu przyrzekasz cześć i posłuszeństwo? Przyrzekam. Niech Bóg, który rozpoczął w tobie dobre dzieło, sam go dokona. Czy biskupowi diecezjalnemu i swojemu prawnie ustanowionemu przełożonemu przyrzekasz cześć i posłuszeństwo? Przyrzekam. Niech Bóg, który rozpoczął w tobie dobre dzieło, sam go dokona. Czy biskupowi diecezjalnemu i swojemu prawnie ustanowionemu przełożonemu przyrzekasz cześć i posłuszeństwo? Przyrzekam. Niech Bóg, który rozpoczął w tobie dobre dzieło, sam go dokona. Za moment po wezwaniu biskupa akolici padną na twarz.
Postawa leżenia krzyżem jest znakiem głębokiej modlitwy i uniżenia siebie wobec Boga. Wyraża ona lepiej niż słowa całkowite oddanie się Bogu. W modlitwie litanijnej będziemy wzywać imiona świętych, aby za ich wstawiennictwem wybrani na diakonów wiernie wykonywali swój urząd. Wzywanie świętych ukazuje łączność Kościoła ziemskiego z Kościołem niebiańskim. Klęknijmy. Błagajmy najmilsi Boga Ojca Wszechmogącego, aby udzielił łaski swojego błogosławieństwa tym sługom, których wybrał do świętego stanu diakonatu. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami. Święty Michale, święci aniołowie Boży, święty Janie Chrzcicielu, święty Józefie, święci Piotrze i Pawle, święty Andrzeju, módl się za nami, święty Janie, módl się za nami, święty Mateuszu, módl się za nami, święty Marku, módl się za nami, święta Mario Magdaleno, módl się za nami, święty Szczepanie, święty Ignacy Antiocheński, módl się za nami, święty Wawrzeńcze, módl się za nami, święty Wojciechu, módl się za nami, święty Stanisławie, módl się za nami, święty Kazimierzu, módl się za nami, błogosławiony Józefie Jankowski, módl się za nami, błogosławiony Józefie Stanku, módl się za nami, błogosławiony Ryszardzie Henkesie, módl się za nami, błogosławiony Jerzy Popiełuszko, módl się za nami, święte Perpetuo i Felicyto, módlcie się za nami, święta Agnieszko, módl się za nami, święta Tereso Benedykto od Krzyża, módl się za nami, święty Grzegorzu, módl się za nami, święty Augustynie, módl się za nami,
Święty Atanaze, módl się za nami. Święty Bazyli, módl się za nami. Święty Efremie, módl się za nami. Święty Marcinie, módl się za nami. Święci Cyrylu i Metody, módlcie się za nami. Święty Benedykcie, módl się za nami. Święci Franciszku i Dominiku, módlcie się za nami. Święty Franciszku Ksawery, módl się za nami. Święty Janie Mario Wianneju, módl się za nami. Święty Wincenty Pallotti, módl się za nami. Święty Kasprze del Bufalo, módl się za nami. Święty Karolu de Fuko, módl się za nami. Błogosławiony Michale Sopoćko, módl się za nami. Błogosławiony Stefanie Wyszyński, Święta Katarzyno Sieneńska, módl się za nami. Święta Tereso od Jezusa, módl się za nami. Święta Tereso od Dzieciątka Jezus, módl się za nami. Święta Mario de Matthias, módl się za nami. Święta Faustyno, módl się za nami. Błogosławiona Elżbieto Sanno, módl się za nami. Błogosławiona Różo Czacka, módl się za nami. Wszyscy święci i święte Boże, módlcie się za nami. Bądź nam miłościw, wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego. Wybaw nas, Panie, od każdego grzechu. Wybaw nas, Panie, od śmierci wiecznej. Wybaw nas, Panie, przez Twoje wcielenie. Wybaw nas, Panie, przez Twoją śmierć i zmartwychwstanie. Wybaw nas, Panie, przez zesłanie Ducha Świętego. Wybaw nas, Panie. Prosimy Cię, my grzesznicy, wysłuchaj nas, Panie. Prosimy Cię, abyś strzegł Kościoła Świętego i nim kierował. Wysłuchaj nas, Panie. Prosimy Cię, abyś zachował Ojca Świętego i całe duchowieństwo w prawdziwej pobożności. Wysłuchaj nas, Panie. Prosimy Cię,
abyś posłał robotników na żniwo swoje. Wysłuchaj nas, Panie. Prosimy Cię, abyś dał wszystkim narodom pokój i prawdziwą zgodę. Wysłuchaj nas, Panie. Prosimy Cię, abyś okazał miłosierdzie wszystkim cierpiącym i strapionym. Wysłuchaj nas, Panie. Prosimy Cię, abyś nas samych utwierdził i zachował w swojej świętej służbie. Wysłuchaj nas, Panie. Prosimy Cię, abyś tych wybranych pobłogosławił. Wysłuchaj nas, Panie. Prosimy Cię, abyś tych wybranych pobłogosławił i uświęcił. Wysłuchaj nas, Panie. Prosimy Cię, abyś tych wybranych pobłogosławił, uświęcił i konsekrował. Wysłuchaj nas, Panie. Prosimy Cię, Jezus, Synu Boga żywego. Wysłuchaj nas, Panie. Chryste, usłysz nas. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Chryste, wysłuchaj nas. Panie Boże, wysłuchaj łaskawie nasze modlitwy. Niech Twoja pomoc towarzyszy sakramentalnej czynności, którą będziemy pełnić. Uświęć swoim błogosławieństwem tych, którym zamierzamy powierzyć pełnienie świętego posługiwania przez Chrystusa, Pana naszego. Powstańmy. Istotnym momentem święceń jest gest nałożenia rąk i modlitwa konsekracyjna. Nałożenie rąk na głowy wybranych jest znakiem przekazania darów Bożych. Diakoni są wyświęceni do pomocy biskupowi. Dlatego biskup, nakładając ręce, udziela im mocy Ducha Świętego do wypełniania ich posługi. Te chwile przeżywamy w modlitewnym skupieniu i zupełnej ciszy.
Bądź z nami, prosimy Cię, Wszechmogący Boże, który rozdzielasz łaski, wyznaczasz stopnie i obowiązki. Ty, pozostając niezmienny, wszystko odnawiasz i całym stworzeniem kierujesz przez swoje słowo, moc i mądrość Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, a naszego Pana. W swojej odwiecznej opatrzności wszystko przygotowujesz i zarządzasz we właściwym czasie. Ty sprawiasz, że ciało Chrystusa, czyli Twój Kościół, ubogacony rozmaitymi łaskami niebieskimi, mimo odrębności swoich członków, złączony przedziwną więzią przez Ducha Świętego, wzrasta i rozszerza się na coraz wspanialszą Twoją świątynię. Ty na początku wybrałeś synów Lewiego do pełnienia posługi w przybytku starego prawa, a dzisiaj ustanawiasz 3 stopnie Twoich sług i przez święte obrzędy ich powołujesz, aby oddawali cześć Twojemu imieniu. W zaraniu dziejów Kościoła apostołowie Twojego Syna za sprawą Ducha Świętego wybrali do codziennej pomocy 7 mężów cieszących się dobrą opinią, aby sami apostołowie mogli gorliwiej oddać się modlitwie i głoszeniu Słowa Bożego. Tym wybranym mężom przez modlitwę i nałożenie rąk powierzyli usługiwanie ubogim. Panie, wejrzyj łaskawie na te swoje sługi, których przez modlitwę wyświęcamy na diakonów, aby służyli Twoim świętym ołtarzom. Prosimy Cię, Panie, ześlij na nich Ducha Świętego, aby ich umocnił 7-rakim darem Twojej łaski do wiernego pełnienia dzieła posługi. Niech odznaczają się wszystkimi cnotami, miłością bez obłudy, troskliwością o chorych i biednych, powagą pełną pokory, czystością bez skazy i przestrzeganiem duchowej karności. Niech w ich obyczajach jaśnieje zachowywanie Twoich przykazań, aby czystość ich życia pociągała lud Boży do naśladowania. Niech świadectwo czystego sumienia pomaga im mocno i niezachwianie trwać w Chrystusie. Niech naśladując na ziemi Twojego Syna, który przyszedł nie po to, aby Mu służono, lecz aby służyć, dostąpią królowania z Nim w niebie, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. W tej chwili rozpoczynają się obrzędy objaśniające to, co dokonało się przez nałożenie rąk i modlitwę. Obrzędy te ukazują, kim jest diakon i do czego został wezwany. Zewnętrznym symbolem przyjęcia i wypełniania urzędu diakona przez nowo wyświęconych będzie odtąd stuła i dalmatyka. Następnie diakoni odziani w liturgiczne szaty otrzymują z rąk biskupa Księgę Ewangelii, która stanowi dla nich źródło wiary i nauczania. Ostatnim obrzędem święceń będzie przekazanie znaku pokoju, który wyraża powitanie diakonów w gronie duchownych.
Przyjmij Chrystusową Ewangelię, której głosicielem się stałeś. Wierz w to, co będziesz czytać. Nauczaj tego, w co uwierzysz. I pełnij to, czego będziesz nauczać. Przyjmij Chrystusową Ewangelię, której głosicielem się stałeś. Wierz w to, co będziesz czytać, nauczaj tego, w co uwierzysz i pełnij to, czego będziesz nauczać. Przyjmij Chrystusową Ewangelię, której głosicielem się stałeś. Wierz w to, co będziesz czytać, nauczaj tego, w co uwierzysz i pełnij to, czego będziesz nauczać. Przyjmij Chrystusową Ewangelię, której głosicielem się stałeś. Wierz w to, co będziesz czytać, nauczaj tego, w co uwierzysz i pełnij to, czego będziesz nauczać. Przyjmij Chrystusową Ewangelię, której głosicielem się stałeś. Wierz w to, co będziesz czytać, nauczaj tego, w co uwierzysz i pełnij to, czego będziesz nauczać.